właśnie wracam z Międzywodzia. Miała być tu moja lodzia, ale choć to tata cięta, to tak jakby z krzyża zdjęta. Leży, stęka, lamentuje i na dole swą pomstuje. Ale by nie tracić wątku, zacznę wszystko od początku. Otóż szef, chcąc nam dogodzić i za pracę wynagrodzić, będąc w świetnym wręcz humorze, wywiózł nas nad polskie morze. Ale były ludzie jaja, jak ta cała kurde zgraja wysypała się na plażę, by postawić tam stelaże, parawany, grille, bary i stragany, to w przeciągu pół godziny człowiek za żadne żółte chiny nie odróżniał plaż jantarów od odpustów i bazarów. Zgiełk jak w dobrej nadożynkach. Wiara tańcząc przy piw w skrzynkach opróżniała butelczyny, zachwalając złote płyny. Oczywiście to, co w lamę, musi kiedyś być oddane. Więc nie patrząc na dzieciaki, raz za razem chodów krzaki opuszczali swe rubierze, by opróżnić swe pęcherze. Co tam może? Co tam jody? Człowiek już nie jest taki młody, by się taplać w morskiej wodzie. Zresztą to już nie jest w modzie. Teraz to się tutaj jedzie, by się wykpić w ludzkiej biedzie. I by wreszcie, moi mili, nam sąsiedzi zazdrościli. A że kasę się wydało, że to tu, to tam bolało, że mordował kac gigancik, to nieważne. Jak palancik chce zaszaleć na urlopie, to czy zimą, czy w ukropie, będzie zawsze miał ochotę, by pokazać swą głupotę. I ja też w tym gronie byłem. Co wypiłem, to wypiłem. Lecz jak mam wam dać poradę, ja tam więcej nie pojadę.
Moje życie, kochani, nie pachnie różami. No bo jak je opowiem, potwierdzicie sami, że na pewno mam rację. Ale zacznę od tego, co ja w tym swoim życiu zrobiłem już złego. Najpierw byłem strażakiem. Pożary gasiłem. Ale kilka budynków to sam podpaliłem. Były jaja, kochani, jak te wasze berety. Bo to widok jak z filmu. Z horroru niestety. Wszystkie baby w okropie dookoła biegały i pieczone już kury do garów zbierały. Ale ktoś podkablował. Zrobiła się chryja i mnie kurde belali. Po prostu na ryja. Potem byłem żołnierzem. Ludziska, kochana. Jedni mówią, że w wojsku to życie przesrane, a ja powiem wam szczerze, że nie ma jak w armii. Nie dość, że cię ojczyzna solidnie nakarmi, to ci daje postrzelać. Nieważne do kogo, byleby się nie ruszał. Skazali mnie srogo. Przesiedziałem dekadę za podporucznika, ale on do mnie fikał. Teraz już nie fikał. Kiedy jeszcze siedziałem, przyszła mi myśl błoga, by się poczuć psim zbędem za ginekologa. No bo spójrzcie, kochani, na moją posturę, na mój corpus delicti, na moją fryzurę. Czyż nie będą kobiety się do mnie zwalały i dla samej postury bez słów rozbierały? Ja badałem fachowo i im doradzałem. Potem niczym jajeczko na fotel sadzałem i jak była potrzeba, robiłem im dzieci. A to umiem najlepiej. Jedna mi myśl świeci po cholerę in vitro. Są lepsze sposoby, by kobietę zapłonić. Potrzebuję doby, bo ja chociaż niejedno mam już na sumieniu, moje dzieci się rodzą nawet na kamienie. Ginekolog amator, to dopiero fucha. I robota czyściutka, i lekka, i sucha. Tu się człowiek napatrzy. Czasami poszwera, ja i w nagłych przypadkach, gdzie niegdzie pognęła, ileż to jest słodyczy w tych naszych dzieweczkach, a szczególnie w ich ślicznych i skąpych majteczkach. Szkoda gadać, kochani. Jak swoje odsiedzę i w więziennej lekturze solidnie posiedzę, to wymyślę coś ekstra. Tymczasem żegnajcie i drobinę otuchy w marzenia me dajcie. Yeah.
Ile ksiąg jest w Panu Tadeuszu? 13. 13 napisał kto? Redro. Tak jest, ale ona jest niecenzuralna, nie będziemy czytali, nie, bo to nie pasuje. A ja sobie pozwolę napisać następny. Pan Tadeusz podskoczył, zdjął serdak z wieszaka i stukając w obcasy, jak wiejski hulaka, podał rękę swej Zosi, ciut zgięty w połowie, poprowadził do wyjścia, czekając, co powie. Lecz Zosieńka kontenta tadzinym pomysłem, a nie grzesząc na co dzień zbyt lotnym umysłem, pofrunęła za mężem, trzepocząc rzęsami i dygając komicznie zgrabnymi nogami. Weselnicy zdziwieni obrotem tej sprawy jęli krzyczeć i klaskać na biegi zabawy i nie patrząc pod nogi ruszyli na ćwierza, jakby goniąc po niej zwęszyli tam zwierza. Poloneza podstawcie! Zaryczał Soplica, pędząc naprzód, trącając chudego szlachcica i machając w amoku błyszczącą szabelką, dla wiwatu strzelając do kur parabelką. A tymczasem Tadeusz, szczęśliwy w zabawie, jął się tarzać z Zosieńką, jak kurden potrafię. A niesiony zachętą gawiedzi krzykami, siłą ciał rozpędzonych, wpadł w oczko z rybka. Orzeźwiony wilgocią, poderwał się żwawo i tryskając kroplami na lewo i prawo, padł Zosieńce do kolan, ściskając ją czule, patrząc błotem z jeziora jej śnieżną koszulę. Raptem zerwał się z kolan, chwytając Zosieńkę, a unosząc ją w górę jak małą panienkę, podskakując rytmicznie wśród tłuszczy okrzyku, stanął wreszcie zsiajany z żoną na chodniku. Delikatnie stawiając Zosieńkę na nogi, zadał wróg 4 razy i dzwoniąc w ostrogi, krzyknął w stronę zajazdu. Dawajcie waszmości! Niech zobaczą psu brady, jak szlachta się gości! Na te słowa w te pędy Soplica zmiarkował i na mgnienie powieki w stodole się schował. Coś gruchnęło, ryknęło, zawyło w stodole, aż puchary z gorzałą skoczyły na stole. Wtem przez wrota Soplica w habicie spoconym polonezem nowiutkim wyjechał czerwony. Polonezem? Czerwony? Czy aby tak było? Pewnie mnie się, kochani, coś znów popieprzyło. Żołnierza wracająca. Na patrona z Trybunału
co milczkiem wypróżniał rondę, zadzwonił kieską pomału, z patrona robi się kondę. Szewcu w nos wyciął trzy szczurki, do łba przymknął trzy rureczki, cmoknął cmok i gdańskiej wódki wytoczył ze łba półbeczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, kielich ześlistał, zaskrzytał, patrz nagle, co licha! Po coś tu ku mnie zawitał? Diablik to był wódce na mnie i zmieniec! Sztuczka kuca skłonił się gościom gławnie, zjął kapelusz i dał susa z kielicha, aż na podłogę pada. Rośnie na trzy łokcie, nóc jak haczyk, kurzą nogę i krokulczy ma pod nogcie. Aaaa! Twardowski! Witam, bracie! To mówiąc, mierzy obcesy. Cóż to? Czyliż mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem! To ze mną na łysej górze robiłeś o duszę zapisy. Cyrograf, na byczej skórze podpisałeś ty! I bisy miały słuchać twego rymu. Ty, jak dwa lata przed mną, miałeś pojechać do Rzymu. Już ci 7 lat uciekło, cyrograf nadal ci służy. Ty, czarami dręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta choć leniwa nagnała cię w nasze sieci. Taka czma rzecz się nazywa, kładę areszt na wasze ci. Twardowski mocno się skwapił na takie diktum awerbu. Diabeł za kontusz łapił, a gdzie jest nowy elemenu? Co tu począć? Trudna rada. Przyjdzie mi nałożyć głową. Twardowski na koncert wpada i zadaje trudność nową. Patrz! W kontrakt, Mefistofilu, tu warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo 3 razy zaprząść siebie do roboty, a ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co wyroty. Patrz! Oto jest karczmy gorwo, koń malowany na płótnie. Ja chcę mu skoczyć na siodło, a koń niech skopy na mnie. Skręć mi przypiń bliższych z piasku, aby miał cię konia postać i wymuruj gmach w tym lasku, by miał gdzie na pomoc zostać. Gmach będzie z siadanego orzecha, wysoki pod szczyt krypaku. Zbród żydowski ma być strzecha, obita na siebie mak. Mefistofel duchem skoczył, konia czyści, karmi, boi. Potem bit z piasku toczył, już w gotowości stoi. Twardowski, Tosia i Musa próbuje podskoków, stroków, stępa, galopuje Musa. Patrzy, a i gmach już gotów. No, wygrałeś, panie bisie, lecz druga rzecz jest skończona. Trzeba skąpać się w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, a zimny pot z niego pije. Lecz pan każe, sługa musi, skąpał się biedak po szyję, wyskoczył potem jak z procy. Otrząsł się, brrr, bardzo raźnie. Teraz już rzecz w naszej mocy, najgorętszą odbył właśnie. Jeszcze jedno, będzie kwita. Zaraz pęknie mój Czartowska. Patrzaj! Oto jest kobieta. Moja żoneczka, Twardowska. Ja, na rok u Belzebuba, przyjmę dla ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja buba z tobą jak z mężem zostanie. Przysięgaj im miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek.
już cała umowa na nic. Ja bym do niego pół ucha, pół oka zwrócił do zamki, niby patrzy, niby słucha. Tymczasem już blisko klamki, gdy mu twardowski do klucza od drzwi, od okien odpycha, czmychnąwszy dziurką od klucza. Dotąd jak czmychał, tak czmychał. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym razie.